Siema, ja jestem Mikelele, a to kolejny odcinek z naszej serii Assassin's Creed Mirage. W poprzednim odcinku rozdałem punkty umiejętności i odblokowałem nowe narzędzie, z tym, że nie poszedłem do kryjówki, żeby je sobie odebrać. Plus, tak jak mówiłem, usunąłem tutaj poziom poszukiwań przez zrywanie plakatów. W dzisiejszym odcinku myślę, że zajęlibyśmy się najpierw zebraniem zagadki, którą tutaj obok mamy, a następnie misję tutaj poboczną, kradzież brązowego zwierciadła. Zabierzmy się najpierw za tą zagadkę. No, jest gdzieś tutaj obok. Nie przyglądałem się jeszcze gdzie. Co nam Enkidu powie? Czy Enkidu ją zaznaczy? No, nie bardzo. Podoba mi się, bo to... Chociaż kurczę... Mam wrażenie, jakbym tu już był w którymś poprzednim odcinku, a przynajmniej bardzo podobnie to wyglądało. Okej, czy ja tutaj byłem i tej zagadki po prostu nie zebrałem? Czy ona jest w innym miejscu? Jest w innym miejscu, może gdzieś u góry? Zobaczmy. No to ciekawe. O, tu na tym fotelu? Albo na dachu? Tak, jest tutaj na fotelu. Proszę, czyli wcale nie trzeba było się dostawać tu do tej skrzyni. Proszę, zbierz. Czy możemy tutaj usiąść na tym prześlenia? Dobra, sprawdźmy, jak ta zagadka wygląda. Któregoś razu zrobimy sobie odcinek, w którym właśnie będziemy chodzić i rozczytywać te zagadki. Możecie sobie przeczytać, jak chcecie. I myślę, że to będzie jeden, dwa odcinki, gdzie po prostu się przejdziemy po wszystkich lokacjach. No dobra. Po drodze jeszcze widzę, że możemy zajrzeć do kryjówki asesynów i odblokować narzędzie. No, zatem chodźmy. O, i będziemy mieli też szard do ukradnięcia. Coś mało z tutaj mostów. Nie wiem, jak oni żyją. No, tam był dopiero. Trzeba cały czas przez wodę pływać. Dobra. Gdzie było wejście do tej kryjówki? Gdzieś tutaj chyba. Tu, za szmat. O. Dobra. Czy mi się wydaje, czy to... Już myślałem, że ten szart czekał nas w siedzibie. Tak to wyglądało. Tebbit, I would like to ask you something. Please, go ahead. Okej, okay, tam Ida mogę zapytać o różne rzeczy, ale... To nie on daje narzędzia. Together, they wrote the book of ingenious devices, describing their wonderful clockwork automata. What made him join our cause? The Banu Musa were once close to Al-Mutawakhil, but grew disgusted with the Abbasid Khilafah. What happened? They refused to discuss it, so I cannot say. There are many reasons to be disgusted with the Abbasids. Was there anything else? No, na razie nie. Thank you, Tebbit. Ale proszę, nie wiedziałem, że możemy się tutaj dowiedzieć. Okej, to pewnie ty masz narzędzie. No tak. Well met. Well met. Ibn Musa, odblokuj narzędzia. I am sure you have not been idle. Be my guest. Co byśmy mogli odblokować? Bomba dymna. Ciekawy pomysł. Pułapka. Śmiercionośny zbliżeniowy ładunek wybuchowy na długi czas. Okej, obala. Obezwładnia. Czy wabik? Niewielki ładunek wybuchowy, którym... Wydaje mi się, że użyjemy raczej bomby dymnej, żeby teraz troszkę w walce mieć jakieś narzędzia. Ostatnio dużo walczyliśmy, więc na pewno się przyda. Czy ja mogę dwa narzędzia? Blok mi narzędzie. No dobra, to wabik? Weźmy jeszcze wabik. Seen enough? A czy możemy je ulepszyć? Your skills could surely aid me. Here's what I have.
Strzałka sypiająca, nie? Może bombę dymną sprawdźmy. Na pierwszym stopniu. Okej, okay, więcej o dwie sztuki, zwiększyć dystans, z jakiego możemy rzucić, lub wydłuża otrzymywanie dymu, no chyba wydłuża dym. Odblokuj. Mamy całkiem sporo tych komponentów, chociaż zębatek mało. Czy to jest sztaba stali. Dobra, gęsty dym. Tutaj zębatek nam brakuje. Babika już nie ulepszymy. No szkoda. Musimy poszukać tych zębatek gdzieś. Dobra, odejdź. No dobra, solon, solon. I bym chciał podejść jeszcze po ten artefakt Darvisa. O, ja tam przycisk. Może się uda przetestować też bombę dymną. O, zaskakuj Basim. Dobra, no. O, udało się. Teraz szybko uciekajmy, zanim się zorientują. Dobra. I w którą stronę była ta misja? Kompletnie w drugą. No nic. Ale to może drugą stronę przebiegniemy. Chyba całe worki mango pływają. O, zorientowała się. Na szczęście nas już tam dawno nie ma. Przydałby mi się jeszcze ławka, żeby przewinąć porę do dnia. Trochę lepiej to wyglądało. Moment, zgubiłem się? Tak, zgubiłem się. O nie, ja przez przypadek odśledziłem to zadanie, a chciałem sobie znacznik ustawić. No dobra. Już wiem. Zobaczmy, co nam tutaj Enkidu powie. Tu na pewno ktoś chodzi. Dużo strażników? Nie, jeden raptem. To jest takie mało chronione miejsce? Co jest? Okay, widzę, że to będzie jakaś skrzynia też fajna. Enkidu nam tutaj ją zaznacza. Nie ma tu za dużo strażników. Jedno z takich kryteriów tej misji polega na tym, żeby postarać się zrobić ją bez zabijania. Może nam się uda. A jak nie, to mamy bombę dymną. Tu mamy jakieś przejście z tyłu. Kurde, wszędzie te kolce takie uniemożliwiające nam wspinanie. Szczęście jest późna pora i strażnicy są znudzeni. O, jeszcze tutaj ziak patrolujący. No dobra, nie ma tutaj zbyt dużo wrogów. Damy radę chyba. There is my key holder. Naprawdę? Bo ja nie zauważyłem. No dobra, to dobrze nam Basim podpowiada. O, widzicie, jest. Prośba zleceniodawcy, nikogo nie zabijaj. To jest tak. Czy przewijać sobie? Nie, chyba nie będziemy przewijali. Teraz sobie przejdziemy tutaj. To jest strażnik, no, na niebiesko ubrany. Tak, niedobrze. Okej, okay, ale tu mamy strażnika. Czy jest jeszcze jakiś? Nie, możemy za jego plecami się przeskradać, tylko niech ten strażnik tu z tyłu. O kurde. On akurat tu chyba idzie go zmienić. No odejdź stąd, proszę cię. A jak nie, to cię uśpimy. Dobra, pierwsza strzałka w mur uderzyła. Gdzie by tu pójść dalej? To sobie zbierzemy. Prześcieradło pewnie gdzieś w środku będzie. Czytaj. Notatka o transporcie zapasów, dzbany z olejem. Mogę to odsunąć? No pewnie nie. A szkoda. Dobra. Jak tu się dostać do środka? Tu mamy pełno dzbanków. Tu sobie je zbierzemy. Czy tu możemy wejść? Jeszcze nie. No, ktoś mnie tu zauważył. Chodźmy tu do krzaka.
Tu chyba będziemy mogli przejść. Dobra, tylko czy mam tu gdzieś strażnika? Tu mamy obok. Zaznaczmy ich. Jednego jego mościa i drugiego. Tutaj kolejny. Dobra. Teraz szybko do środka. Otwarta? Kurczę, klucz potrzebuję. Czy ktoś tu wchodzi? Nie. Muszę przez Enkidu poszukać, kto ma ten klucz. Czy tutaj ktoś? Ciężka sprawa. Bo jeżeli nie tędy, to którędy mogę tam wskoczyć? No co tam? Tutaj kogoś mi chce Enkidu zaznaczyć? Tak. No nic, spróbujemy chyba od góry się przedostać. No nie widzę, kto ma ten klucz. Tutaj jeszcze ktoś? Tutaj go pewnie mi zaznacza. No dobra, to spróbujmy górą wejść. Poczekamy, jak ten strażnik się odwróci. Albo przeskoczymy za jego... O! O cholera, poczekajmy szybko. Dobra. Tych dwóch chyba uśpimy i wskoczymy do góry. Albo po prostu go uśpimy. Tylko tego jednego i nam... No, skakuj Basim, szybko. Dobra, do góry. Dobra. No, koleżka z tyłu zaczął coś podejrzewać. Mogę tu podejść? O nie, zauważyli mnie. Dobra. No nic, nie obejdzie się bez zabijania chyba, że go uśpię. Dobra. Schowajmy się tu. Nie da rady. W takim razie przetestujmy bombę dymną. Jak się to używa? No na pewno nie tak. Dobra, drugie podejście. Teraz od razu chyba na górę wskoczymy, bo... O, coś mi tu zaznaczyło. Czyżby to był ten klucznik tutaj? Chyba tak. Ukradnij klucz. No dobra. Czy mi zużyło narzędzia? Nie, nie zużyło. Super. O, już teraz prosta droga, jak wiemy co i jak. Najpierw nura do wody. Teraz przebiegniemy sobie tutaj. Ciebie uśpimy. I do środka. Dobra. Zejdźmy tu. Mamy dużo strażników. Czy on do nas wróci? Poczekajmy tu chwilę. Czterech strażników. Okej, on siada z tamtej strony i są tam krzaki. Przejdźmy tutaj. Kurde, wraca teraz. Dobra, spróbujmy z tej strony. Mam nadzieję, że gdzieś tu usiądzie. On tu podejdzie? Nie, tam przy ludziach będzie stał. Dobra, to idziemy na drugą stronę. Prędko zanim znowu wróci do tej ławki i tam ukradniemy mu klucz. Ale Basim, szybko, szybko. Nas czas goni. Tutaj. Szybko. Dobra, nie zauważyli mnie. On teraz tam poszedł. No, ale się z nim miją. Dobra, chwilę poczekamy i to wróci. Czyli mogą jednak tam poczekać. No, staje przy krzakach. Ale już. Czy ktoś tu jest jeszcze? Może wykorzystam ten czas, żeby Enkidu pozaznaczać wrogów. Jeżeli mam tu jeszcze jakiś innych. Dobra. No, teraz oby się udała kradzież. Chyba, że go uśpić. Dobra, kradzież jednak była łatwa. A teraz poczekamy, jak ten się odwróci. Dobra.
Czy... O, kurde, zahaczyłem chyba go, ale nie zwrócił uwagi ziomek. Dobra, teraz tak, chwila cierpliwości. Niech on się odwróci. Nie, do góry Basim. Musimy poczekać, jak ten zawróci. I pójdziemy za jego plecami. Tutaj do tej doniczki z kwiatkami i przeskoczymy sobie tam dalej. Czy ja mogę w ten sposób zaznaczać? Tak, dobra, super. No, Basim, leć teraz. Twoja szansa. Dobra, tu ludzie nie zwracają uwagi. Hop. I czy to ten klucz? Dobra, udało się. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie wrogów żadnych. Tutaj interakcja. Możemy sobie jakieś drzwi odblokować. Chyba było jakieś silne przejście. Chociaż nie, jak z tej strony zablokowane, to nie było. Ale czy tu coś jest? Jakieś dzbanki. To sobie zbierzemy przy okazji. Okej, okay, tych drzwi nie da się otworzyć. To jest chyba nasze zwierciadło. Super. Ale mamy tutaj jeszcze skrzynkę, którą bym chętnie otworzył. Tylko jak się do niej dostać? Czy tutaj gdzieś będą przejścia? Te drzwi są zamknięte. A szkoda. Może tędy? Te drzwi też zamknięte. Dobra, wyjdźmy tędy. Teraz tak. Mamy narzędzia. Pytanie, czy prócz tego przeciwnika ktoś tu jeszcze jest? Dobra, zaryzykuję i go uśpię. Najwyżej będziemy uciekać. Wiecie co? Wyjdę stąd, oddam to zwierciadło. Potem wrócę i będziemy mogli normalnie zabijać sobie z powrotem wrogów. I wtedy przyjdziemy po tą skrzynię z komponentami. No, to jest chyba dobry pomysł. Tylko teraz tak, czy ja muszę ją oddać do tego ziomka? On to gdzieś będzie, czy... O co tu chodzi? Ukryj przedmiot. To już? O, wykonane. Ulepszenie narzędzi odblokowane. I ciekawe, czy przez to, że... O, dwa punkty umiejętności. Ciekawe, czy przez to, że nikogo nie zabiliśmy, czy faktycznie dostanę więcej tych komponentów i sztonów? Nie zwróciłem uwagi, ile miałem wcześniej, więc się nie dowiemy, czy było faktycznie więcej. Ale zobaczmy punkt umiejętności, czy możemy coś odblokować. Kolejne narzędzie albo seria skrytobójstw. Dobra, odblokujmy sobie serię skrytobójstw. Na pewno się to przyda. No, czekaj, Basim. Zwracałem poszukać tej skrzyni. Ona gdzieś z tej strony będzie. Czy może wskoczmy od razu do góry? Ciekawostka, że ten ziomek już nie pilnuje tutaj wejścia. Jak oddaliśmy ten przedmiot. Chyba, że wyspał się i poszedł na inną zmianę. Nie, nie. To chyba normalnie, że mogę się przemieszczać już. Już nikt na mnie nie zwraca uwagi. O, proszę. Okej, ale nie mogę ukraść tej skrzyni. Chyba, że cię uśpię. I... O, kurde, nie spodziewałem się. To to zobaczysz. Dobra, musimy stąd uciekać. Bo ludzie zauważyli, że morduję tutaj. Ale to wciąż nie jest ta skrzynia, którą chciałem. Gdzie jest ta skrzynia w takim razie? Gdzieś tutaj. No dobra, dobra, ktoś go zabił, to wcale nie ja. To jest gdzieś w budynku? Ciekawa sprawa. Jest tu takie silne wejście od góry do tej do budynku, czy nie? Może tędy? O, może te drzwi? Nie, nie otwierają się, to drugie też nie? Cholera, to którędy tam wejść? Może tu od tej strony będzie jakieś
wejście, sprawdźmy to. Dobra, tutaj też już strażników nie ma teraz. Już jak ten teren się oczyści, jak tylko zrobię misję. To okno, o właśnie, to mogę okno otworzyć. Tu mamy właśnie. O, zagwizdałem przez przypadek. Odblokuj drzwi. Czyli to była jakby droga ucieczki, jakbym chciał. Okej, okay, skrzynia jest tu, za tymi drzwiami. Przez budynek tu się gdzieś dostanę? Chyba tak. Chyba już widzę, o co chodzi. Dobra. A jeszcze to nie to. Dobra. Skrzynia na sztona. Odblokujmy sobie tu przejścia. I gdzie dalej? Tucho, a to jest to miejsce z tym. Dobra, mam pomysł. I to całkiem sprytne. Tu był list o beczkach wybuchowych. Czy tak, da się to przenosić. Dobra, to teraz chodźmy tutaj. A kurczę, zakiewka leżała na ziemi, no ale już. Poradzimy sobie bez niej. O, i tu już strażników nie ma. Czemu? O, co to się stało? Wybuchła mi w rękach. Kurwa, wybuchła beczki. Dobrze było w liście, żeby uważać z nimi. Dobra. Czy to jest tutaj? Tak, mamy tą skrzynię. Dobra. Tutaj dzbanki. Schematu lepszeń tego sztyletu. Sztylet to chyba to był ten fajny, którego używamy. Zandysz. Dobrze mi się wydaje. Tutaj mamy sztylet. Co on daje? Udane uniki. No, to możemy sobie później ulepszyć. Czy to wszystko z tej lokacji? Tak. Dobra, super. To możemy już tam wyjść. O, i tu mamy jeszcze fragment do ukradnięcia. Plus od razu sobie poziom słaby zmniejszymy, bo jednak w tym asasinie dużo na to wpływa, czy nas ścigają, czy nie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj gdzieś. Tak, dobra. Czy co? Użyjemy strzałki. I o. No i proszę. O ile łatwiej, jak się uśpi delikwenta? No dobra. Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie taki krótszy odcinek. To by było na tyle. To taki krótki odcinek, którym dało nam się zobaczyć, jak misja poboczna tutaj wygląda. I tak musimy wykonać 5 takich misji pobocznych, zdaje mi się, do osiągnięcia. Nie jestem pewien, czy 5, czy 10. W każdym razie tak musimy je wykonać i plus odzyskować więcej punktów umiejętności. Bo z samych jakby misji no nie odblokujemy wszystkich umiejętności, a to też jest wymagane. No dobra, to jeżeli podobał Wam się odcinek, to komentujcie, subskrybujcie, dajcie znać, co Wam się podobało i co. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.